Mieszkańcy Imielina protestują przeciwko planom rozbudowy kopalni Piast-Ziemowit o złoże Imielin Północ. Wydobycie węgla ma być dokonywane z płytkich pokładów zaczynających się zaledwie 180 metrów pod ziemią, a fedrunek ma być prowadzony najtańszą, agresywną metodą na zawał. Eksploatacja zagraża również podziemnemu zbiornikowi wody znajdującemu się pod miejscowością. My nie jesteśmy przeciwko górnikom, my nie jesteśmy przeciwko wydobyciu, my jesteśmy przeciwko barbarzyńskiemu wydobyciu pod naszym miastem. Chcielibyśmy, żeby traktowano nas jako partnerów i żeby została zaprezentowana inna forma wydobycia, taka, która będzie bezpieczna dla nas. A do tej pory w ogóle nas nie słuchano i nie liczono się z naszym głosem. To nie władze miejskie nie chcą kopalni, to mieszkańcy jej nie chcą, tłumaczy Jan Chwiędacz, burmistrz Imielina. Ja tylko reprezentuję mieszkańców, ich stanowisko, które prezentują w różny sposób, chociażby w pewnych protestach, opiniach, w działalności przede wszystkim. W ostatnim czasie powstały 3 stowarzyszenia ekologiczne, które no zdecydowanie tutaj prezentują stanowisko mieszkańców i są oczywiście na nie. Jak zapewniają mieszkańcy, Imielin to doskonałe miejsce do życia. Jednak kiedy budowano kolejne domy, spółka zarządzająca kopalnią zapewniała, że w tym miejscu wydobycia nie będzie, w związku z czym domy nie są zabezpieczone przed szkodami górniczymi. W Imielinie w ostatnich, powiedzmy, 5-8 latach powstało bardzo dużo, to jest około może 200-300 budynków nowych. Kiedy budowali te budynki, wtedy oczywiście nie było mowy, że w tej części Imielina będzie prowadzona eksploatacja. O tym dowiedzieliśmy się właściwie 1,5 roku temu. No i właściwie mieszkańcy zostali zaskoczeni taką decyzją. Jak wskazują ekspertyzy, wydobycie węgla metodą na zawał może doprowadzić do znacznych zniekształceń terenu obserwowanych już w okolicy. Popękane, przechylone domy czy nagłe uskoki terenu nikogo już tutaj nie zaskakują, a kolejne uszkodzenia mnożą się z tygodnia na tydzień. Mieszkańcy powiedzieli w końcu dość. Zaczęliśmy współpracować z Greenpeace'em i naprawdę zainteresowanie naszym problemem stało się ogólnokrajowe, ogólnoświatowe. I ludzie są bardzo zdziwieni, że prawo w naszej Polsce jest tak skonstruowane, że właśnie zwykły człowiek w zderzeniu z wydobyciem węgla nie ma w naszym kraju nic do powiedzenia i nic nie znaczy. Reprezentujący mieszkańców Tomasz Lamik uważa, że eksploatacja węgla w kopalni Imielin Północ na bardzo płytkiej głębokości od 2019 do 2046 roku zniszczy ten teren miasta. Zagrożone są domy, zagrożony jest zbiornik wód podziemnych, wody pitnej, który zapatruje Górny Śląsk Wodę i również zbiornik naziemny. Rada Miasta podjęła uchwałę sprzeciwiającą się tej eksploatacji i ta uchwała została przez pana burmistrza wysłana do ówczesnej pani premier Beaty Szydło, do ministra energii, ministra środowiska, do posłów parlamentarzystów z naszego regionu. Zdaniem Greenpeace Polska Imielin jest przykładem przemian dokonujących się na Śląsku. Według przeprowadzanych w listopadzie badań opinii publicznej 65% mieszkańców województwa śląskiego popiera odejście od węgla w kierunku źródeł odnawialnych do 2030 roku. 6 i 7 grudnia jednocześnie z pielgrzymką klimatyczną Imielin odwiedziła międzynarodowa delegacja, m.in. z Węgier, Słowacji i Bułgarii. Są w niej ludzie, którzy sami doświadczyli zmian klimatycznych i czasami w tragiczny sposób. Pielgrzymce przewodzą dwaj bracia Filipińczycy, którzy stracili część swojej rodziny w wyniku największego tajfunu, jaki dotknął Filipiny. I to w sumie zainspirowało ich do tej pielgrzymki i do tego, aby powiedzieć jasno, nie ma przyszłości dla węgla. Eksperci ekologii zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zastanawiali się wspólnie, czy możliwym jest zatrzymanie zawałowej eksploatacji złóż. Reprezentująca na imielińskim spotkaniu Słowację Lenka Ilcikowa dostrzega w spornej sytuacji pewne analogie. Mamy pewne doświadczenia w takiej działalności, z jaką tutaj boryka się gmina Imielin i bardzo chętnie będziemy wymieniać informacje i współpracować. Na przykład ja pochodzę z takiego regionu, gdzie wydobywa się węgiel brunatny i mieliśmy kwestię poszerzenia kopalni, mimo to, że w tej chwili tyle mówi się o ograniczaniu spalania węgla. Ale jednak przedsiębiorca chciał poszerzyć to wydobycie. Uzyskał już niemal na to prawo, do tego prawo, natomiast nam udało się przeszkodzić w tym na poziomie regionalnym, dlatego że aby było możliwe wydobycie
tego węgla, należało przenieść koryto rzeki i przenieść linię kolejową. Jako że to nie było ujęte w regionalnym programie zagospodarowania przestrzennego, nie może ten przedsiębiorca w tej chwili wykonywać działalności polegającej na wydobyciu węgla. Właśnie regulacje prawne pomagają również rozwiązywać spory Węgrom. U nas bardzo ważnym są tak zwane korytarze ekologiczne, szczególnie przy kopalniach. I tutaj postępowania i prawo ekologiczne europejskie jest bardzo nam pomocne. Czy wspólne w tym wypadku już międzynarodowe doświadczenie pomoże rozwiązać problem mieszkańców Imielina i zablokuje rabunkowe wydobycie węgla? Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby jednak zadbać o ten klimat, żebyśmy mogli, może nawet i nie my, ale dzieci, przyszłe pokolenia mogły żyć w właściwym środowisku, chroniąc go i dbając o niego. To byłby najlepszy z możliwych scenariuszy. Czy się spełni? Czas pokaże.